Oprócz tego, że jest zimno, muszę wam się pochwalić, że takie otwarcia poszukiwań to ja uwielbiam, uwielbiam. Piękna zawieszka, czy to wpinka, zaraz zobaczymy z drugiej strony, w kształcie liścia. Zobaczcie, robi to niesamowite wrażenie. Przerzucam to na drugą stronę i teraz dokładnie widać, że to jakaś wpineczka. Jest tu element mocujący, także tylko się cieszyć, tylko się cieszyć. Krzysiu na poszukiwania pojechał dzisiaj sam, ja zostałam w domu. Oczywiście będę gotowała obiad. No i potem z Hanią idziemy do kościółka z palmą, poświęcić palmę. Zazłociło się. Myślałem, że to coś ciekawszego, a to 10 groszy aluminiowe w ładnej piaskowej patynie. A tym razem odważnik w pięknym, ładnym stanie. Jak zwykle te odważniki występują, ale nie widzę żadnych punc, żadnych bić, żadnych sygnatur, także szkoda. Ale zawsze to cieszy. Zobaczcie, spójrzcie. Jeszcze wam pokażę raz drugą stronę. No i do kieszeni, do pudełeczka. Sygnał pewien, a spod cewki wyskoczyło tylko albo aż 10 zł. PRL. 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 Jest, w końcu jest coś ciekawego. Piękny guzik urzędniczy, pruski. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie zachowania. Aż mi się z tego wszystkiego ręka trzęsie. Bo dawno czegoś takiego nie znalazłem. Druga strona, zobaczymy. Trzeba będzie ją oczyścić z piasku i wtedy zobaczymy, czy są tam jakieś sygnatury. Pyk, spójrzcie jeszcze raz na ten guziczek i tylko życzyć sobie kolejnych takich. Dreptałem sobie teraz tak 30-40 minut, zanim włączyłem kamerę. Wyszło około 20 sygnałów. Te najciekawsze wam w tej chwili zaprezentuję. Większa jakaś taka podkłada, dwa fragmenty sprzączek od pasa, mniejszy guzik, większy, jeszcze większy guzik, taki średni guzik, no i taki, taka mini, co? Obrączka, zobaczcie. To takie najciekawsze znalezisko po 40 minutach chodzenia. Jest kolejne ciekawe znalezisko, już wam się chwalę. Pogoda nie rozpieszcza, ale za to dopisują fanciorki. Tym razem solidek w kiepskim stanie, bo jest wygięty, ale zawsze coś. Zobaczcie, widać nawet resztki napisu złocenia, srebrzenia. Złocenia. Może i to złoto wyjdzie, natomiast chodzi o srebrzenie. Solid Civitat Prus. Szelong Królestwa Prus. A korzystając z okazji, pochwalę wam się nowym moim pudełeczkiem. Dla wtajemniczonych dzik wszyscy ryją. W takim oto piaseczku, zobaczcie, wyskoczył piękny guzik pruski, marynarka, pruska marynarka wojenna. Przepiękne to są guziki, ten jeszcze ma resztki farby, resztki złoceń, także pokaźny i oko cieszy. Odwrócę na drugą stronę, ale tutaj jest zasyfiony jakimś żelastwem, leżało to w otoczeniu jakiegoś żelastwa, albo po prostu zrobiła się taka narośl. No i jeszcze raz, zanim wyłączę kamerę, pokażę wam przód. Przepiękny. Przepiękny guzik. W tym oto miejscu, tutaj przy krzaczkach, skończył żywot
jakiś gołąb. Tu jest po tym ślad. Obrączka sobie leżała. PL, czyli polski gołąb. Ale nie widzę dokładnie, który odciął. Numer gołębia 4976. A tuż obok gołębia obrączki leżakowała sobie taka oto klamerka w bardzo ładnym stanie, zobaczcie. Nieopisana, ale stan zachowania pocieszający. Jak również taki guzik, którego trzymam tutaj w garści i zaraz Wam pokażę. A guziczek oto taki, zobaczcie. Malutki, ale też w pięknym stanie zachowania. Ostatnie znalezisko dzisiejszego dnia. Kawał żelastwa. Tymczasem po powrocie z poszukiwań garpapu przygotowany. Tak jest. Co to jest? Łazanki z kapustą i z naszym świeżo uwędzonym boczkiem. A no faktycznie, bo o tym nie było czasu wspomnieć. Pokażę, jak wygląda boczek, a łazanki w ten sposób. Ładne. I to bardzo. To nakładam. A tak wyglądają nasze wędzonki na święta. Brat powędził. Ewelinka będzie to parzyć jeszcze, także wyżerka będzie niesamowita. A tu pajda. Łycha łazanek. Wziąłem większą łyżkę. Bąki będą odchodzić jak nic z kapustą. Espumisan dam ci. Espumisan. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Zobaczcie moje jedzonko. Hania, ci smakują łazanki? Bo to są pierogi łazańskie. Pierogi łazańskie. A gdzie ty byłaś pod moją nieobecność, jak ja byłem na poszukiwaniach? Z palemką do kościółka. I kopiołem sypał pan. Pan czy ksiądz? Ksiądz. Gdzie cię nasypał? W które miejsce? Pokaż. Nie kopiołem, tylko święcił, Hania. Wodą święconą. A, wodę taką kopiołową. Lubisz chodzić do kościoła? Nie. Dlaczego? Już więcej nie pójdę. Dlaczego? Nie, kłam nas i naszych widzów. Lubisz i to często chodzisz z babcią. A w sobotę idziemy z? Z Korzykiem. To jest mnie najlubienia w tym starym kinie. Smacznego. Smacznego. No, tato, niech mama ci nagra. Tato, pyszne? Chciałabym Wam się jeszcze czymś pochwalić. Zakupiliśmy sobie zabaweczkę. Zabaweczkę, która będzie nam oczywiście służyć do pracy. Chcielibyśmy uatrakcyjnić nasze filmiki. Będziemy nagrywać filmiki z powietrza i robić zdjęcia. Mam nadzieję, że to nam jakoś sprawnie wyjdzie. Zrobimy Wam przebitki i różnego rodzaju ujęcia podczas naszych poszukiwań, podczas naszych wyjazdów. Mamy jakiś tam pomysł na to. No, mamy też nadzieję, że będzie Wam się podobało. Korzystając z okazji, chciałem przypomnieć Wam o tym, że prowadzimy zapisy na zlot rodziny detektorystów, który odbędzie się w Lidzbargu 19-21 maj. Także na sklepie naszym. Już Wam za chwilkę pokażę, w którym miejscu będzie już można nabyć bilet. No i oczywiście zasięgnąć informacji odnośnie regulaminu i programu zlotu. Zlot obejmuje Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych, jak również poszukiwania miejsca bitwy wojsk szwedzkich, która odbyła się w 1703 roku. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym. Oglądajcie, bo będą ujęcia z drona. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.